Cześć, z tej strony Kamil Jaczyński i witam Was w kolejnym odcinku wspólnego malowania w Domu ze Sztuką w Centrum Praskim Koneser. Dzisiaj czwarty i ostatni z cyklu moich filmów, które specjalnie dla Was przygotowałem w Domu ze Sztuką. Dzisiaj będziemy malowali pejzaż miejski. To jest wstęp do tego obrazu, który przygotowaliśmy w pierwszym filmie. Jeśli go nie oglądaliście, to koniecznie sprawdźcie, ponieważ w tamtym filmie rozpoczęliśmy pracę, które kontynuowaliśmy przez 3 kolejne odcinki, ten jest czwarty. W tym będziemy robili ogólne podsumowanie po zrobieniu tego obrazu. Być może jeszcze wrócimy do jednego z obrazów malowanego tuszami akrylowymi. A jeśli nie oglądaliście poprzednich, to koniecznie je sprawdźcie. Tam robiliśmy tła, malowaliśmy akrylami, malowaliśmy tuszami akrylowymi, malowaliśmy tuszami alkoholowymi. Więc bardzo dużo rzeczy się działo, bardzo dużo rzeczy robiliśmy. A teraz przystępujemy do pracy nad kolejnym obrazem. Mamy przygotowane stanowisko, mamy przygotowany obraz, on już jest odpowiednio wyschnięty, więc możemy sobie nad nim troszeczkę popracować. Teraz będziemy pracowali z troszkę mniejszym formatem, będziemy używali zupełnie innych środków, więc na pewno wrócimy oczywiście do tuszu akrylowego, ale będziemy również korzystali z markera takiego, z markera z tuszem akrylowym, z flamastra wodoodpornego, z kolejnego markera z tuszem akrylowym, z markera olejowego, z kolejnych markerów z akrylowym tuszem oraz z mojego ulubionego dermatografu, który pojawił się w poprzednich odcinkach. Dermatograf to jest bardzo fajna kredka, która może pisać po wszystkim, także zachęcam do jej stosowania. To akurat jest jedno z moich ulubionych narzędzi. Także co, przystępujemy do pracy. Ja oczywiście będę, tak jak w poprzednich filmach, Wam tłumaczył, co robimy. Mamy przygotowane tło. Mamy przygotowany zarys miasta. Wy też możecie taki zrobić. Jeśli chcecie wiedzieć, jak on jest zrobiony, zachęcam Was do obejrzenia pierwszego odcinka. Przystępujemy do pracy. Artysta przy pracy. Więc co? Bierzemy się do roboty. Kochani, zaczynamy od markera. Marker z tuszem akrylowym. Tym markerem zbudujemy sobie tutaj takie kontury miasta. Zaraz będziemy oczywiście wypełniali je różnymi gadżetami, antenkami, balkonikami i wszystkimi innymi rzeczami, które Wam się kojarzą z takim miejskim krajobrazem, ale na razie, zanim do tego dojdziemy, musimy nadać temu naszemu miastu jakiś charakter. Bo jak wiadomo, w mieście budynki wyglądają różnie, mają różną wielkość, więc warto pamiętać o tym, że miasto jest zbudowane z różnych budynków i jeżeli chcecie namalować miasto w ten sposób, który ja Wam pokazuję, to no, warto jest pamiętać o tym, że te budynki po prostu mogą się różnić, mogą być różnej wielkości, jak widać, że mogą mieć różny kształt. No, u mnie mają ten kształt taki prostokątny, ponieważ tak ta technika, którą robiłem tutaj, mi pozwala na to. Oczywiście możecie poszaleć, możecie zrobić jakieś tam swoje kształty, natomiast najprostsza metoda i najprostsze takie miasto, które chciałem Wam zademonstrować, wygląda właśnie w taki sposób. Możemy na tym mieście w sposób naturalny wykorzystać te wszystkie linie, te ślady, które nam powstały podczas pracy nożem malarskim, czyli taką małą szpachelką. Jeśli chcecie wiedzieć, jak to tło zostało zrobione, to oczywiście zachęcam Was do oglądania tego pierwszego odcinka, w którym powstawało to tło. Ono oczywiście było wieloetapowe, bo tutaj mieliśmy stosowaną folię, tutaj robiliśmy gąbeczką, później robiliśmy to jeszcze nożem malarskim, więc tych technik tutaj pojawiło się kilka, narzędzi, które korzystaliśmy też. No ale razem dało nam to dokładnie taki efekt, jaki chcieliśmy, czyli stworzyliśmy sobie taką podstawę do tego, żeby można było malować miasto. A w zasadzie taki trochę pejzaż miejski, pełen wieżowców. I zobaczcie, ja w tej chwili kolejnymi krokami, delikatnymi, małymi takimi elementami uzupełniam nam ten widok i na przykład w tej chwili dodaję różnego rodzaju elementy takiego krajobrazu miejskiego. Na dachach najczęściej są anteny różnego rodzaju, więc te anteny nam się zaczynają tutaj pojawiać. No będzie ich dużo, bo w mieście jest ich dużo i nie ma się co oszukiwać, że one w pewien sposób w ten nasz krajobraz miejski wrosły. Więc budujemy anteny, zbudowaliśmy już wieżowce i będziemy je tutaj dopracowywać. Pamiętajcie o tym, że w takich wieżowcach również mogą pojawić się okna i takie okna też będziemy robić. I zobaczcie, coraz więcej mamy tych różnych antenek tutaj. Teraz możemy rozpocząć budowę
okienek. Aby zrobić fajne okienka, wykorzystamy pędzel i tusz akrylowy. Tym tuszem akrylowym będziemy sobie tutaj budowali różnego rodzaju elementy, które będą nam ładnie grały, więc ja już sobie tutaj nabieram na pędzelek i zobaczcie teraz bardzo delikatnie, pamiętając o tym, żebyśmy tym pędzelkiem i tym tuszem akrylowym sobie ładnie tutaj wszystko delikatnie robili, ponieważ tusz akrylowy się rozlewa. A tego byśmy nie chcieli. Więc tutaj przy tym obrazie będziemy mieli najżmudniejszą pracę spośród wszystkich dotychczasowych filmików. Mam nadzieję, że Wam się uda. Zachęcam Was oczywiście do wspólnego malowania, czyli co? Bierzecie sobie płótno albo bierzecie sobie papier, może być taka kartka z bloku nawet i malujecie razem ze mną. Po to prezentujemy Wam te wszystkie metody malarskie, aby zachęcić Was do kreatywnego spędzania czasu, ponieważ żyjemy w trudnych czasach i nie zawsze można wyjść z domu, więc wpadliśmy na pomysł, aby pokazywać Wam, jak można go kreatywnie wykorzystać. I co? Wy malujecie, my malujemy, później przynosicie te prace do nas tutaj, do galerii Dom ze Sztuką, a my je chcemy zaprezentować na wspólnej wystawie. Fajnie by było, prawda? Mieć wystawione swoje prace na takiej wystawie malarskiej. Wydaje mi się, że to jest bardzo fajne wyzwanie dla wszystkich oglądających, szczególnie tych młodszych, więc ja specjalnie Was bardzo serdecznie zachęcam. Oczywiście nie musicie tworzyć obrazów w każdym stylu i w każdej technice, która jest prezentowana w ramach tych naszych filmików instruktażowych. Możecie wybrać swoją ulubioną stylistykę, swój ulubiony styl, swoją ulubioną technikę i właśnie w takiej technice przygotować filmik. Oczywiście pracę, następnie ją do nas przynieść, a jeśli mieszkacie bardzo daleko, bo tak też może być, to możecie ją do nas wysłać drogą elektroniczną, my wtedy ją chętnie zaprezentujemy w naszych mediach społecznościowych. Kochani, jak widzicie, zaczyna nam się wyłaniać z tego budynku już całkiem taki sensowny jego charakter, czyli coraz więcej okienek stworzyliśmy. Tych okienek będzie jeszcze trochę. Nie musicie w każdym budynku malować tylu okienek, ponieważ przecież jeżeli jest w nich ciemniej albo ich nie widać, to po prostu one nie są konieczne. Natomiast na pewno nam nie zaszkodzą w tym przypadku i w takim pejzażu miejskim są po prostu ważne, no bo jednak te budynki, które obserwujemy, mają bardzo dużo okienek. No i tutaj, o, proszę bardzo, w pierwszym budynku już sobie doszliśmy do takich dolnych kondygnacji, więc tutaj możemy w zasadzie jeszcze dodać kilka takich wystających zza tego tutaj, za tej części, za tego kwadrata, ale już więcej tutaj nie będziemy robić ich w innych miejscach, tylko sobie w tej chwili dobudujemy tutaj jeszcze parę takich kondygnacji i o, tu jeszcze możemy, bo tutaj ewidentnie nam czegoś brakuje. Tak. I mamy pierwszy budynek skończony. Dlaczego zacząłem od tego środkowego budynku? Ponieważ teraz będę robił te, a nie chciałbym ręki włożyć w te poprzednie, więc absolutnie zachęcam Was do myślenia w trakcie tworzenia, tak żebyście uniknęli takich podstawowych błędów, jak na przykład rozmazywanie własnej pracy własną ręką. No, bo co innego, jak Wam przejdzie kot, chomik, pies czy papuga po pracy, no bo na to często nie mamy wpływu, ale jeżeli sami rękę włożymy we własną pracę, no to niestety możemy być tylko i wyłącznie mieć pretensje do siebie. Dlatego pamiętajcie, uważajcie, bądźcie ostrożni, myślcie co robicie i dbajcie o własną pracę. Bo jak zniszczycie sobie swoje arcydzieło, to niestety często już nie ma odwrotu. Zobaczcie, mamy drugi budyneczek gotowy i w ten oto sposób będziemy budowali kolejne budynki, będziemy dodawali kolejne okienka. Mam nadzieję, że Wam to idzie równie sprawnie jak mi i za chwilę będziemy mieli już jakieś efekty tej działalności. Ja teraz przekręciłem sobie ten obraz w moją stronę, bo chciałem tutaj dodać coś specjalnego. O, właśnie stworzyłem taki mały billboard na jednym z budynków.
znaków, no bo przecież w mieście są reklamy, więc takie różne billboardy też się pojawiają. Tutaj zrobimy sobie coś innego, tutaj sobie zrobimy jakieś takie pionowe elementy, możemy też takie klasyczne okna zrobić. O, zaczynamy budować to miasto. Ja w ogóle bardzo lubię połączenie tych kolorów, połączenie czarnego z żółtym zawsze mi się podobało i mam wrażenie, że tutaj też nam będzie to fajnie grało. Kochani, budujemy cały czas nasze miasto. Budowanie miasta to jest bardzo długi proces. Miasta nie powstają od razu, więc nasze miasto też nie może powstawać od razu. Robiliśmy to w kolejności, zrobiliśmy tło, zrobiliśmy te bloki, teraz wypełniamy te bloki tuszem akrylowym przy pomocy takiego pędzelka ze specjalną cienką końcówką, którą jesteśmy w stanie narysować te wszystkie okna. No i teraz zobaczcie, zaczynamy tutaj dodawać kolejne elementy, kolejne okienka nam się zaczynają pojawiać. W tamtym budynku mieliśmy dwa rzędy okien, więc tutaj sobie zrobimy zupełnie inaczej. Najpierw w najwyższej kondygnacji, najwyższym piętrze zrobimy sobie kilka okienek, a później zrobimy tak trochę inaczej. Zrobimy tu okienka. O, wiecie, każdy budynek wygląda inaczej. Każdy budynek może się charakteryzować zupełnie innym układem okien, więc możemy sobie pozwolić na to, aby one zupełnie inaczej wyglądały w każdym budynku. I dzięki temu nabiera zupełnie innego charakteru taki rysunek. Zobaczcie, co tutaj się powoli nam zaczyna wyłaniać. Wyłaniać piękny krajobraz miejski, oczywiście taki symboliczny. Takie miasto, tajemnicze miasto, bo nie widać tutaj więcej rzeczy, nie widać kolorów, nie widać ludzi, nie widać roślinności, ale co widać? Widać budynki. Jeżeli spojrzymy na miasto o zachodzie słońca i przyjrzymy mu się, widząc tylko i wyłącznie takie kontury, to właśnie tak ono wygląda. Z tym, że tutaj mamy poddane je pewnej transformacji wyobraźni artystycznej, ponieważ na górze jest ciemniejsze, tutaj jest troszeczkę jaśniejsze. Zazwyczaj jak mamy zachód słońca, to wygląda to troszeczkę odwrotnie, chociaż też niekoniecznie wszystko zależy od tego, gdzie i kiedy go obserwujemy. Zachęcam Was do tego, abyście obserwowali otaczającą Was przestrzeń, ponieważ w tej przestrzeni, która nas wszystkich otacza, Was również, można znaleźć bardzo wiele fajnych inspiracji, wiele fajnych motywów, wiele pomysłów na obrazy, ponieważ takie pomysły nie biorą się znikąd, nie biorą się z kosmosu, chociaż z kosmosu też można, ja mam jeden z obrazów, który jest poświęcony kosmosowi. Natomiast chodzi o to, abyście zdecydowanie obserwowali przyrodę, obserwowali otaczającą rzeczywistość i z tego czerpali dużo, dużo fajnych pomysłów, ponieważ to jest wszystko dookoła nas i te rzeczy czekają na to, aby je odkryć. Trzeba być tylko uważnym obserwatorem. Szczególnie, że przyroda i to, co się dzieje zarówno w mieście, jak i poza miastem, jest naprawdę bardzo bogatym zbiorem różnego rodzaju ciekawych elementów, kolorów, motywów malarskich. Nie bez przyczyny malarze umawiają się na plenery malarskie i wyjeżdżają w różne miejsca, aby malować, ponieważ takie plenery malarskie są bardzo, bardzo inspirujące i można tam znaleźć bardzo wiele fajnych rzeczy, szczególnie właśnie na łonie przyrody, które chętnie malarze obrazują. Najczęstszym takim motywem obrazowanym są oczywiście pejzaże i to jest coś, co najczęściej się pojawia, ale oczywiście nie tylko, ponieważ oprócz pejzaży artyści bardzo chętnie malują różne elementy architektury, które są jakieś tam lokalne, ale też tak mieszkańców na przykład, jeżeli ktoś lubi portrety. Także na pewno obserwujcie i jeszcze raz obserwujcie. I budujemy to miasto, dodajemy kolejne elementy. Tutaj zaczyna nam się coś ciekawego wyłaniać już w tym mieście. Zobaczcie, coraz więcej różnego rodzaju elementów. Później będziemy je jeszcze uzupełniali białym kolorem, więc to nie jest tak, że... Oczywiście, słuchajcie, możecie zostawić to żółto-czarne i to na pewno ma swój urok. Zaraz przekręcę w Waszą stronę, zobaczcie.
ten obraz, mam nadzieję, że dobrze go widać, będzie dobrze wyglądał już w tej kolorystyce i na pewno jest ciekawym pejzażem miejskim. Natomiast ja mam na niego pewną swoją wizję i mam wrażenie, że nie wytrzymam i tutaj jeszcze pojawi się kolor biały, którym będziemy robić różne pojedyncze elementy, ale to wszystko zależy od wyobraźni artystycznej. Jeśli macie ochotę zostawić takie kolory, to jak najbardziej możecie to robić. Ba, możecie użyć zupełnie innych kolorów, możecie robić to absolutnie tak, jak chcecie. Nikt wam nie może tego narzucić, możecie to robić tylko i wyłącznie tak, jak macie ochotę. Tutaj sobie domalowałem coś takiego. A co? Właśnie to jest ta ochota artystyczna, że po prostu można to robić tak, jak się chce. No i teraz zobaczcie, tutaj kolejne takie różne motywy możemy sobie porobić. Jak to w krajobrazie miejskim, one są niektóre takie oczywiste, niektóre nie. Budynki na siebie zachodzą, niektóre widać bardziej, niektóre widać mniej, więc coś nam się zaczyna tutaj takiego dziać. Zastanawiacie się pewnie, co zrobić z tą górną częścią. Ja mam ochotę zrobić na niej ptaki. Takie małe, fajne ptaszki, które będą nam gdzieś tam nad miastem latały. Ale do tego zaraz przejdziemy. Bo teraz co? Mozolnie i powolutku robimy kolejne okna. No niestety jest to praca, która wymaga cierpliwości. Ja, jak mówiłem we wcześniejszych odcinkach, nie jestem zbyt cierpliwym człowiekiem, więc wierzcie mi, że właśnie naprawdę osiągam stan wyjątkowego skupienia i staram się, żeby te wszystkie elementy powstały w sposób taki systematyczny. No ale tak, jeżeli oglądaliście poprzednie odcinki, to wiecie dobrze, w jaki sposób maluję. Jeśli nie, to zachęcam Was do obejrzenia poprzednich odcinków. Moje ekspresyjne malarstwo zdecydowanie wymaga szybszego i mniej skrupulatnego działania, więc teraz staję na głowie, aby pokazać Wam, jak można zbudować taki fajny komiksowy charakter miejski. No i zobaczcie, coraz więcej mamy tych okien zrobionych. Jak mówiłem, to wymaga dużo cierpliwości, ale to nie jest tak, że to jest niemożliwe. To wszystko zależy od tego, żeby co chcecie osiągnąć i jaki efekt, na jakim efekcie Wam zależy. I ja staram się Wam pokazać tutaj jak najbardziej skrupulatnie wypracować te wszystkie elementy. Oczywiście nie jest to malarstwo realistyczne. To nie jest takie super miasto, które ma wyglądać jak idealne miasto. No i kontynuujemy. Zobaczcie, coraz więcej tych okien nam się pojawia już w tym naszym pięknym krajobrazie miejskim. Mamy jedno po drugim i w zasadzie mamy, został nam ostatni blok, zobaczcie, czyli już jesteśmy w tym temacie prawie na finiszu. No ale to oczywiście nie jest tak, że na tym poprzestaniemy, bo jak mówiłem, ten krajobraz miejski wymaga nam, abyśmy dodali do niego jeszcze wiele ciekawych elementów. Chyba że chcecie go zostawić na tym etapie, to oczywiście możecie. Możecie zostawić tylko i wyłącznie ten żółto-pomarańczowy, czarny kolor i to na pewno też będzie fajnie wyglądało i na pewno będziecie usatysfakcjonowani. Natomiast ja chciałbym dodać do niego coś więcej, więc za chwilę, jak tylko troszeczkę nam przeschnie, będziemy wchodzili do niego z kolejnymi detalami. Będzie tam szary marker akrylowy, będzie biały. Prawdopodobnie pojawi się również marker olejowy, także jeszcze trochę różnych elementów tutaj będziemy stosować. Na pewno pojawią się ptaki na niebie. Pewnie zastanawiacie się, w jaki sposób fajny namalować ptaka, takiego najprostszego, który będzie pasował nam do tego krajobrazu. No to powiem Wam, że zachęcam do obejrzenia poprzednich odcinków, w którym ptaki, tylko trochę w większej wersji, malowaliśmy na obrazie poświęconym chodzeniu po ulicy, bo taki obraz też powstał. Więc za chwilę będę Wam pokazywał takie małe, drobne ptaszki, które będą nam tutaj latały nad miastem. A póki co, już zobaczcie, prawie skończyłem kolejny budynek. No i zobaczcie, jesteśmy prawie przy końcu tych pięknych okien w jakże pięknym krajobrazie miejskim. Robimy to takim cienkim pędzelkiem z ostro zakończoną końcówką. Dzięki temu możemy sobie pozwolić na to, aby te linie były takie cienkie, takie delikatne. Coraz... O, proszę bardzo. I moi drodzy, jesteśmy. Mamy zrobione okna. Skoro mamy okna, to możemy zrobić wcześniej wspomniane ptaki. Jak się robi ptaki?
Otóż bardzo prosto. Są takie małe literki V z lekko rozchylonymi ramionami. O, zobaczycie. Mam nadzieję, że dobrze to widać. Mamy coraz więcej tych ptaków, więc dodamy jeszcze może dosłownie kilka. Nie za dużo. One sobie latają nad miastem, jak to ptaki, czasami po dwa, czasami pojedynczo. Gęsi latają w kluczu, ale nie będziemy malowali tutaj klucza gęsi. Możemy sobie dodać jeszcze coś na górze. Wiecie, nad miastem czasami latają samoloty, bądź też inne rzeczy, ale nie musimy tego robić. Ten obraz może wyglądać w ten sposób, więc to wszystko zależy od Was. A teraz przesuszymy troszeczkę ten tusz akrylowy, a w międzyczasie zajrzymy do naszego innego obrazu, który malowaliśmy w poprzednich odcinkach i zobaczymy, jak teraz wygląda. Zobaczcie, mamy z powrotem obraz, który malowaliśmy w poprzednich odcinkach, malowany tuszami akrylowymi. Mamy w tej chwili nalany tusz akrylowy, mamy cienki pędzelek i będziemy tutaj robili jeszcze parę takich drobnych elementów, które moim zdaniem bardzo fajnie będą wyglądały na tym obrazie. Oczywiście wszystko zależy od tego, czy chcecie, żeby on był wypełniony jeszcze jakimiś drobnymi elementami, czy też nie. To już zależy od Was. Możecie się o to pokusić. Wszystko zależy od tego właśnie, jaką macie wyobraźnię i co chcecie z nim zrobić. Ja akurat tutaj mam taką wizję, że chciałem sobie dodać parę jeszcze drobnych takich elementów. Lubię wracać czasami do takich obrazów po to, żeby zastanowić się, czy wszystko mi się w nich podoba, czy są jakieś elementy, które warto dodać. I tutaj właśnie widzę takie rzeczy, które chciałem dodać, zatem wróciłem do tego obrazu, aby go troszeczkę pouzupełniać. I teraz, korzystając z tego, że tusz akrylowy na tuszu akrylowym nie zawsze się przyjmuje, zobaczcie, wychodzi nam bardzo fajny efekt takiego przybrudzenia, takiego, ten tusz, który w tej chwili mamy na pędzlu, czyli czarny tusz, na tym żółtym tuszu powoduje taki specyficzny efekt, on się zbija w kuleczki. I te kuleczki tutaj zaczynają nam bardzo fajnie wyglądać. Oczywiście nie musicie tego robić, to tak jak już wiele razy mówiłem, to jest kwestia tylko i wyłącznie tego, w jaki sposób widzicie budowanie takiego obrazu. Ja chciałem to tutaj zrobić, więc zobaczcie, wypełniam w tej chwili te powstałe przestrzenie na tym obrazie właśnie takim tuszem, czarnym tuszem akrylowym. I on nam powoduje, że ten obraz zaczyna się troszeczkę zmieniać. No i zobaczcie, teraz wypełniamy kolejne tutaj elementy tym tuszem. Miałem taki pomysł na to, aby te elementy tutaj powypełniać. Oczywiście moglibyśmy spokojnie je zostawić tak, jak są. Ale ja bardzo chciałem, żeby ten tusz akrylowy, właśnie tworząc takie specyficzne kuleczki tutaj, nie wypełnił nam dokładnie tych przestrzeni, tylko zbudował taki dodatkowy szkielet wewnątrz tych kształtów, które udało nam się stworzyć przy pomocy tuszu akrylowego. Jeśli nie oglądaliście tego odcinka, w którym malowaliśmy tuszami, to zdecydowanie zachęcam Was do obejrzenia, ponieważ w tym odcinku bawiliśmy się tuszami zarówno akrylowymi, jak i spirytusowymi. No i spirytusowe tusze schły bardzo szybko, zrobiły ciekawy efekt, korzystaliśmy z suszarki. W przypadku tuszy akrylowych my z tej suszarki korzystaliśmy tylko i wyłącznie po to, aby troszeczkę przyspieszyć suszenie tego obrazu, natomiast nie po to, żeby go wysuszyć zupełnie i nie po to, aby osiągnąć takie efekty, jakie udało nam się osiągnąć w przypadku tuszy alkoholowych. Zobaczcie, ja teraz wypełniam delikatnie bardzo końcówką tego pędzla i tym tuszem akrylowym wnętrza tych niektórych kształtów, ponieważ zaczynają one zupełnie inaczej wyglądać. One jak dla mnie zaczynają tak bardziej tajemniczo wyglądać. Możecie też tak zrobić, ale nie musicie. Możecie użyć zupełnie innych narzędzi. Możecie na przykład użyć mojego ulubionego dermatografu, którym na pewno fajne rzeczy tutaj można by było zrobić. Ja na razie jeszcze się na to nie zdecydowałem. Na razie mam wizję, aby robić to właśnie takim czarnym tuszem akrylowym.
I robię to przy pomocy pędzla. Jeżeli oglądaliście poprzednie odcinki, to pewnie zauważyliście, że bardzo często taki tusz akrylowy podaję bezpośrednio z pojemnika przy pomocy tej zwężonej końcówki. On fajnie się wtedy rozlewa, robi ciekawe efekty, natomiast w tym przypadku już nie chcemy takich efektów. Tutaj mamy te czarne efekty rozlewania. Teraz chcemy bardzo delikatnie wypełnić tutaj kontur tych przestrzeni i do tego celu właśnie korzystam z takiego specjalnego przyciętego pędzelka. Moi drodzy, ile tych przestrzeni wypełnimy, to tak naprawdę zależy od Was, od Waszej wyobraźni, od tego, co chcecie osiągnąć. Ja tutaj widzę ich dużo, ale nie będę ich wypełniał ich wszystkich, ponieważ nie wszystkie się do tego kwalifikują. Zaledwie część chciałbym wypełnić. To nam spowoduje taki efekt, że przynajmniej dla mnie, ja to tak widzę, że ten obraz zaczyna przypominać mapę. Może to jest jakaś mapa skarbów. Kto wie? Jak na razie jest to zabawa z tuszem akrylowym. Coraz więcej tego tuszu nam się tutaj pojawiło i musimy mu dać troszeczkę wyschnąć. I zobaczcie, teraz wypełniłem troszeczkę tych przestrzeni tym tuszem akrylowym. On musi w tej chwili troszeczkę nam wyschnąć, a my wrócimy do naszego miasta. Zobaczmy jak wygląda nasze miasto. No, kochani, miasto prezentuje się naprawdę fajnie. No i wracamy do naszego miasta. Zobaczcie, tutaj zaczęło nam się dziać bardzo dużo ciekawych rzeczy, więc teraz na chwilę odkładamy nasz pędzel z farbą akrylową i znowu moje magiczne narzędzie. Zachęcam Was do zapoznania się z tym narzędziem. To jest taka specjalna tubka z gąbeczką na końcu. I robię moją ulubioną ramkę zamykającą naszą kompozycję. Później będę to oczywiście poprawiał jeszcze tuszem akrylowym. Na razie to jest taka wstępna ramka zamykająca kompozycję naszego miasta, naszego krajobrazu miejskiego. Zobaczcie, zrobił nam się taki obrazek z okna. Normalnie, jakby ktoś przez okno patrzył na swoje miasto. Coś się dzieje w tym wszystkim. Już ta ramka zaczęła nam w jakiś sposób zamknęła tę kompozycję, zaczyna to jakoś fajnie wyglądać. I teraz będziemy dorabiali do tego szczegóły. No i teraz, kochani, przechodzimy tutaj z detalami. Mam mój ulubiony biały marker akrylowy. Będziemy sobie wprowadzali tutaj troszeczkę takiego życia do tego naszego miasta. Troszeczkę takich elementów, które spowodują nam to, że w tych niektórych oknach zapali się światło. No bo przecież miasto żyje. Niektórzy śpią, niektórzy jeszcze nie śpią. Więc wprowadzamy troszeczkę światła do niektórych okien. Zobaczcie, to jest bardzo precyzyjna robota. Oczywiście nie jest to jakaś super idealna, nie trzeba co do milimetra tego robić, ale zobaczcie, zaczyna nam to w jakiś sposób fajny już wyglądać. I tak kolejne okno po oknie będziemy zaraz sobie wypełniali tym światłem te elementy. Widzicie? Coś już zaczyna się fajnego dziać. No i zobaczcie, wypełniamy tutaj te niektóre okienka. Coraz więcej nam się świeci, no bo przecież część mieszkańców śpi, a część nie. I te okienka niektóre możemy sobie zaświecić, ale nie wszystkie. Zachęcam Was do tego, żebyście wybrali tylko niektóre, tak żeby ten krajobraz nam żył takim własnym życiem. No przecież to nie jest tak, że wszyscy nagle nie śpią. Chyba, że jest rano, no ale to wtedy już nie ma światła w oknach. Więc tutaj sobie wypełniamy niektóre z tych okienek. Zobaczcie, ten krajobraz naprawdę zaczyna w jakiś sposób wyglądać jak takie prawdziwe miasto. To jest jednak bardzo szczegółowa praca. Ja zazwyczaj jednak maluję bardziej ekspresyjnie, ale w tym przypadku specjalnie dla Was właśnie robię taką pracę i mam nadzieję, że Wy też będziecie takie robić. Przypominam Wam, abyście robili takie prace. Zachęcam Was do wspólnego malowania, a później, jeśli możecie oczywiście, to przynieście te prace do Domu ze Sztuką w Centrum Praskim Koneser, gdyż jest przewidziana wspólna wystawa.
Jeśli nie możecie do nas tych prac przynieść osobiście, wyślijcie je do nas internetem. Na pewno chętnie wrzucimy je do sieci, ale tak czy inaczej, czy możecie, czy chcecie je wysłać, to nie ma znaczenia. Ważne jest, żebyście samemu malowali, żebyście próbowali robić takie rzeczy. Po to nagrywamy te filmy, po to nagrywamy takie właśnie warsztaty, abyście mogli w waszych domach samemu, samodzielnie próbować swojej własnej przygody ze sztuką. Zobaczcie, mamy wypełnione okna. Tutaj sobie zrobimy jeszcze takie pojedyncze linie tego naszego miasta. Tutaj może się coś świecić. Mogą być jakieś takie różne elementy. I już za momencik będziemy przechodzili do kolejnych takich detali. Będziemy robili różne jeszcze inne rzeczy. Pojawi nam się na przykład sygnalizacja świetlna, którą już malowaliśmy podczas tych zajęć filmowych. Jeśli ich jeszcze nie oglądaliście, to koniecznie sprawdźcie poprzednie odcinki, w których między innymi powstał obraz z cyklu Hey Dude, na którym widać sygnalizację świetlną. Zatem co? Mamy tutaj już miasto, mamy pomalowane te okna. Teraz dodamy trochę cienia przy pomocy dermatografu. Przypominam, że jest to taka specjalna kredka, która maluje po wszystkich powierzchniach, po szkle, po plastiku, po metalu. Więc teraz przy pomocy takiego dermatografu dodamy sobie tutaj odrobinę cienia do tych budynków. I za chwilę, jak już będziemy mieli ten cień malujemy z jednej strony, to będziemy mogli sobie przejść do kolejnych fajnych elementów. No, zobaczcie, coraz więcej jest tego cienia i tutaj w zasadzie mamy go wystarczająco. Wypełniamy to tym dermatografem, tym Chinese marker, jak to się mówi z angielskiego. Coraz więcej nam tych elementów tutaj dodajemy. Ten cień nam się zaczyna pojawiać, to miasto zaczyna w jakiś sposób żyć. Bo zobaczcie, to zaczyna wyglądać jak prawdziwe miasto. Wyobraźnia, kształty, to wszystko jest w waszych głowach, dlatego zachęcam was do tego, abyście razem tworzyli, abyście szukali swoich pomysłów na sztukę, abyście szukali swoich patentów i rozwijali swoją wyobraźnię, bo to jest waszym skarbem i nikt wam tego nie może zabrać. I to jest właśnie to, co zawsze powtarzam, że tej wyobraźni nie można wam zabrać, dlatego jeżeli będziecie się jej trzymać i jeżeli będziecie robili pewne rzeczy tak, jak wam przychodzą do głowy, to możecie robić naprawdę niesamowite rzeczy, tak jak zrobiliśmy podczas tego filmowania. Ja namalowałem już dużo obrazów w życiu i cały czas czerpię kolejne inspiracje z otaczającego życia i wam również tego życzę. Zobaczcie, tym oto dermatografem uzupełniłem troszeczkę obraz. Teraz wracamy do mojego ulubionego tuszu akrylowego. Przygotujemy sobie brzegi tego obrazu. Zrobimy sobie je tak, żeby one już wyglądały w taki sposób, jak ja lubię, żeby wyglądały. Tusz akrylowy, pędzel ze ściętą końcówką i sobie będziemy malowali te brzegi. Mam nadzieję, że też wam się spodoba ta metoda. Tak jak mówiłem już wielokrotnie, wy nie musicie tego robić i nie musicie sobie zamalowywać tych brzegów, ale ja uważam, że to wygląda bardzo estetycznie i na pewno lepiej niż zostawianie takich zupełnie pustych brzegów. Poza tym pozwala nie uprawiać obrazu, tylko powiesić go dokładnie w takiej formie, jaką przygotujecie. Także zobaczcie, o, bardzo ładnie zamalowany brzeg. Oczywiście to trzeba zrobić kilka razy, tak jak mówiłem, w obie strony, aby wszystkie te zakamarki między tymi splotami płótna się ładnie nam wypełniły. I tutaj jeszcze oczywiście zrobimy sobie dodatkową taką winietę, bo tak jak mówiłem wcześniej, ona jest zrobiona tą farbą z gąbeczką, ale ona nie pokrywa tak w 100%, więc my musimy sobie troszeczkę tego tuszu akrylowego dodać tutaj od frontu, tak żeby nam się ładnie połączyło z resztą obrazu. Dolewamy tuszu i za chwilę będziemy robili kolejne brzegi. Ten tusz akrylowy bardzo ładnie nam to pokrywa. O, zobaczcie, i już w tej chwili tutaj zaczyna wyglądać to tak bardzo, bardzo, bardzo porządnie.
nie zawsze idealnie się chwyta naszego podobrazia, więc czasami warto jest wtedy użyć jeszcze farby akrylowej. Ona jest gęstsza, ona zupełnie inaczej będzie nam to pokrywać. Zresztą, jeśli jesteście ciekawi, jaka jest różnica między farbą akrylową a tuszem akrylowym, to zapraszam Was do obejrzenia poprzednich odcinków, w których malowaliśmy farbą akrylową i zobaczycie, jaka jest różnica gęstości tych farb, bo farba akrylowa jest zdecydowanie bardziej gęsta niż tusz akrylowy, ona również ma dobre krycie, ale zupełnie inaczej zachowuje się na pędzlu, zupełnie inaczej zachowuje się na płótnie. Więc co, malujemy kolejny brzeg i zobaczcie, już mamy coraz więcej, mamy prawie, to już jest trzeci, więc został nam ten i jeszcze jeden, będziemy mieli z obu, ze wszystkich stron zamalowany ten obrazek. Pamiętajcie o tym, że tusz akrylowy bardzo brudzi, więc musicie być na to przygotowani, musicie mieć odpowiednie ubranie, odpowiednie zabezpieczenie pola pracy waszego, tak żebyście nic w domu nie zabrudzili. I kochani, zobaczcie, już mamy tutaj trzeci bok, a czwarty w przygotowaniu. No i został nam czwarty brzeg tego obrazu. Tutaj dokładnie go wypełniamy tym tuszem akrylowym. Przypominam, że należy to robić w obie strony, bo ten splot materiału powoduje to, że powstają różnego rodzaju zakamarki, a chcemy te zakamarki dobrze wypełnić, więc jeżeli chcemy je dobrze wypełnić, musimy to robić zarówno od siebie, jak i do siebie. Zwróćcie uwagę, zawsze w dwie strony, nie tylko w jedną. To jest jednak płynny tusz, on nam musi bardzo ładnie, dokładnie pokryć ten obszar, który chcemy zamalować. Tutaj jeszcze domalowujemy ten brzeg, tak jak mówiłem, ja zawsze tutaj lubię sobie dodać taką winietkę, która nam będzie ładnie ten obraz zamykała. Ja mam taką metodę, tak jak mówiłem, wy nie musicie absolutnie tego robić, ja lubię. Zmniejsza się wtedy troszeczkę pole robocze tego obrazu, no ale słuchajcie, wszystko wygląda fajnie, ja tak lubię, a to najważniejsze jest, żeby to właśnie wyglądało tak, jak chcemy, żeby wyglądało. Więc mamy teraz już pokryte te brzegi, teraz musimy dać chwilę temu obrazowi przeschnąć, tak żebyśmy mogli nad nim pracować dalej. Zobaczcie, zaczyna nam wysychać już ten piękny tusz po bokach. Więc teraz odkładamy to na chwilę, żeby to wyschło, a w międzyczasie pokażę Wam obrazy, które namalowaliśmy w trakcie tych czterech spotkań, tych czterech filmików instruktażowych, które pojawiają się, które możecie obejrzeć. Jeśli nie oglądaliście ich, to koniecznie musicie je zobaczyć. Po kolei, moi drodzy. Pierwszy obraz z cyklu Hey Dude, w którym mój koleś, czyli ten dude, spaceruje sobie po mieście. Mamy sygnalizację świetlną, latarnię, ulica, numer. I taka oto scenka rodzajowa powstała na jednym z naszych zajęć. Te zajęcia miały na celu pokazanie Wam, w jaki sposób budujemy fajną strukturę obrazu. To było w pierwszym odcinku. W pierwszym odcinku robiliśmy tutaj bardzo fajną strukturę przy pomocy szpachli. Szpachli z takimi specjalnymi rowkami. Jeśli nie oglądaliście tego odcinka, koniecznie musicie go zobaczyć. Mam nadzieję, że obraz Wam się podoba. Możecie go zobaczyć w Domu ze Sztuką, w Koneserze. W następnym odcinku, a w zasadzie przeplatało się to w innych odcinkach również, malowaliśmy też taką maskę. To jest klasyczny motyw mojego malarstwa, który powtarza się bardzo często w moich obrazach. Maska, inspirowana trochę afrykańskimi maskami, ale nie tylko. Takich masek na całym świecie możecie znaleźć bardzo wiele, szczególnie w różnych etnicznych wzorach. Natomiast ta jest oczywiście wyjątkowa, jest namalowana przez nas właśnie w trakcie tych filmików. Koniecznie obejrzyjcie poprzednie odcinki, abyście zobaczyli, jak ona była malowana. Zobaczcie jeszcze następne obrazy, które powstały w ramach tego cyklu. Mamy tutaj również obraz malowany tuszem akrylowym. Tutaj właśnie malowaliśmy jeszcze w tym odcinku odrobinę te fragmenty. Jak widzicie, tutaj powstały takie delikatne kropeczki, w których coś się dzieje. I to jest obraz malowany tuszem akrylowym. A za chwilę Wam pokażę jeszcze obraz malowany tuszem spirytusowym. I zobaczcie, jak wygląda ten obraz malowany
tuszem spirytusowym. On jest zupełnie inny, zupełnie inna technika. Jeśli chcecie wiedzieć, jak się maluje takie obrazy, koniecznie obejrzyjcie poprzednie odcinki. Zupełnie inna faktura, bardzo specyficzna. Co ciekawe, aby namalować taki obraz, jest potrzebna suszarka do włosów. Na pewno nie wiedzieliście o tym, że można wykorzystywać suszarkę do włosów do malowania, a jednak, jak widać, można coś takiego zrobić. Można osiągnąć bardzo fajne, ciekawe efekty przy pomocy takiego właśnie urządzenia. Zobaczcie, tutaj mamy jeszcze parę fajnych rzeczy i możemy sobie coś do tego dodać. Z racji na to, że malujemy jeszcze ten krajobraz i ten krajobraz nam powoli wysycha, to pozwólcie, że ja jeszcze sobie tutaj użyję dermatografu i uzupełnię pewnych parę rzeczy w tym naszym pięknym mieście. Niektóre z tych pól po prostu wypełnię na taki delikatny kolor czarny. Zobaczcie, co tutaj się zaczyna dziać. Mam nadzieję, że zaraz będzie to widać w kamerze. O! Zobaczcie, coś się dzieje. Wypełniamy teraz tutaj wybrane pola. Oczywiście możemy wypełnić wszystkie, możemy wypełnić tylko część. Ja wypełnię tylko część, taka, która mi tutaj pasuje do całości kompozycji. Zwróćcie uwagę, że one są wybrane, to nie są nawet pola, które do siebie przylegają, oprócz tutaj niektórych i tutaj. Natomiast inne będę się starał wybrać takie, żeby one się pojawiły nam troszeczkę, tak powiedziałbym, nawet przypadkowo. Tak, żeby zbudować nam tutaj całość takiej ciekawej, abstrakcyjnej kompozycji. I teraz, słuchajcie, dodajemy tutaj jeszcze takich parę fajnych elementów, które będą nam w jakiś sposób współgrały z tą kompozycją. Oczywiście one są absolutnie dobrowolne. Możecie, słuchajcie, puścić wodze fantazji i robić tutaj takie rzeczy, jakie naprawdę chcecie, ponieważ nikt wam nie może nic powiedzieć w takiej kompozycji, bo to jest kompozycja abstrakcyjna. A skoro jesteśmy przy abstrakcji, to tylko i wyłącznie może was pohamować wasza wyobraźnia. Ja, jak widzicie, używam tutaj tego mojego ulubionego dermatografu. Robię taki troszeczkę bałagan na tej pracy, ale wierzcie mi, że mam w tym swój cel, ponieważ w tej kompozycji zależy mi na osiągnięciu pewnego rodzaju chaosu w kompozycji i zaczyna nam to właśnie już przypominać to, co bym bardzo chciał, czyli taki chaos kompozycyjny. Coś tutaj się nam zaczyna wydarzać. W abstrakcji bardzo ważne jest to, aby ona działała w pewien sposób na emocje, aby oddawała różnego rodzaju emocje, niekoniecznie takie, które jesteście w stanie nazwać. Więc zobaczcie, ja teraz bardzo szybkimi ruchami wypełniam tutaj niektóre elementy, niektóre pogrubiam, po to, żeby one nam zaczynały grać razem z tym tuszem akrylowym. I po wprowadzeniu takich oto elementów, ja widzę, że tutaj mi powstały takie miejsca, w których chętnie dodałbym jakieś inne elementy graficzne. I prawdopodobnie zaraz to zrobimy jeszcze tuszem akrylowym. Tusz akrylowy, tak jak wcześniej mówiliśmy, ma tą tendencję i taką potrzebę do tego, żeby on nam troszeczkę sechł dłużej, więc za chwilę go wprowadzimy odrobinę, ale zrobimy to bardzo delikatnie. Zrobimy to tym razem nie polewając tak jak wcześniej, tylko użyjemy pędzla. Użyjemy pędzla po to, aby ten tusz akrylowy rozprowadzić w sposób delikatny, i taki, który nam będzie po prostu bardzo szybko wysychał. Zobaczcie, o, właśnie w ten oto sposób pokrywamy wybrane miejsca takim tuszem akrylowym. Możecie to zrobić w sposób dowolny. To jest taka kompozycja, w której zdecydowanie można sobie pozwolić na różnego rodzaju szaleństwa. No i pamiętajcie jedną rzecz. Tutaj ja wykorzystuję takie kolory, ponieważ ja jestem bardzo, bardzo wielkim miłośnikiem takich kolorów, bardzo to lubię, ale wy absolutnie nie musicie się do tych kolorów ograniczać, możecie to zrobić w swoich ulubionych, wybranych kolorach, a wiadomo, że każdemu mogą się podobać zupełnie inne kolory. Więc kochani, bierzecie pędzle w dłoń,
Bierzecie materiały w dłoń. Jak już mówiłem nie raz, nie musicie używać takich super profesjonalnych farb, jakich my tutaj używamy. Możecie zacząć od zwykłych farb plakatowych, takich szkolnych. Możecie również malować akwarelami, farbami olejnymi. Jest naprawdę wiele różnych farb do wyboru i można naprawdę wybrać coś dla siebie. Każda technika jest inna, więc oglądajcie nasze filmy. Jeśli one wzbudzą w Was chęć malowania, możecie znaleźć takich filmów o malowaniu w internecie naprawdę bardzo dużo, uczyć się malowania, trenować, jeszcze raz trenować, tworzyć, pokazywać w domu, pokazywać znajomym, po to, aby być coraz lepszym, aby trenować, aby rozwijać się artystycznie, a być może zostaniecie znanymi artystami. Nic nie stoi na przeszkodzie, słuchajcie, to jest tylko i wyłącznie kwestia odwagi, kwestia chęci i kwestia w dużej mierze też treningu. Wkładania w to po prostu bardzo dużo pracy po to, żeby cały czas wymyślać nowe rzeczy, żeby się inspirować, żeby obserwować i cały czas coś ciekawego tworzyć. Domalowujemy tutaj te pojedyncze elementy tuszem akrylowym. Po to, aby nam się one podobały, abyśmy byli zadowoleni z całej tej kompozycji. Zobaczcie, w tym momencie ona zaczyna wyglądać w ten sposób. Ja akurat tak sobie wymyśliłem, że tutaj jest góra, więc ta kompozycja zaczyna wyglądać w ten sposób. Wy możecie sobie pomyśleć zupełnie inaczej. Na pewno są tacy, którym by się spodobała w tę stronę albo w tę. To już od Was zależy, czy będziecie chcieli, aby ona miała swoją górę i dół. Zazwyczaj jest tak, że jeżeli artysta chce, żeby w konkretną stronę były powieszone, to wtedy w dolnym, najczęściej prawym, ale niekoniecznie, ale najczęściej prawym dolnym rogu jest podpis i wtedy już ktoś jak wiesza, to wie dobrze, że to jest dół obrazu. No, ale nie jest to konieczne, możecie to robić w sposób taki, jaki chcecie, możecie w ogóle nie podpisywać obrazu, ale wtedy warto jest napisać coś z tyłu, tytuł, a może nazwisko autora. Tak powinno się robić, tak robią profesjonaliści. Was do tego też zachęcam. No jeżeli malujecie sobie w domu, to warto jest też z tyłu napisać rok, w którym taka praca powstała, bo jeżeli odłożycie to do szuflady i znajdziecie to za wiele lat, to bardzo dobrze jest wiedzieć, kiedy taka praca powstała, aby móc po prostu sobie o tym przypomnieć. Ja też jakiś czas temu odkryłem swoje starsze prace w piwnicy u moich rodziców i okazało się, że namalowałem już ich całkiem dużą ilość kiedyś. Trochę o tym zapomniałem, troszeczkę po prostu odeszły w zapomnienie, ale później okazało się, że tam są naprawdę fajne prace. To mnie bardzo zmotywowało do tego, żeby tworzyć dalej. Także wierzcie mi, że tego typu odkrycia są troszeczkę jak skrzynia ze skarbem, bo można naprawdę nieźle się zainspirować, można być nawet samemu bardzo zaskoczonym, że kiedyś tworzyło się takie ciekawe wzory. Także zdecydowanie Was zachęcam do tego, żebyście malowali i żebyście te rzeczy później archiwizowali. Teraz, kiedy mamy już pomalowaną kompozycję, taką jakbyśmy chcieli, ona dla mnie wygląda właśnie w ten sposób, mam nadzieję, że dobrze to widać w kamerze, to pomalujemy brzegi na czarno, moim ulubionym tuszem akrylowym. Na czarno zrobimy również taką ramkę dookoła, no a później pokażę Wam, jak wygląda po wyschnięciu nasze miasto, które malowaliśmy w tym odcinku i powoli będziemy kończyć. Także ja w tej chwili maluję już tutaj nam te brzegi. To nie jest tak, że ten obraz jest stuprocentowo skończony, bo jak już wiele razy Wam mówiłem, to czasami jest tak, że po prostu trzeba na taki obraz później spojrzeć po pewnym czasie. Trzeba jeszcze do niego podejść parę razy z taką czystą, świeżą głową, żeby zastanowić się, czy na pewno nam wszystko pasuje, czy na pewno cała kompozycja jest dokładnie taka, jakbyśmy chcieli. To jest bardzo ważne, bo czasami po prostu pewne pomysły nam przychodzą do głowy po pewnym czasie, więc warto jest zdecydowanie dać chwilę odetchnąć i sobie, i takiemu obrazowi, po to, żeby spojrzeć na niego na nowo, ale pamiętajcie o tym, że jednak warto jest nie przekombinować, warto jest taki obraz dokończyć
no, nie czekać za długo. Są oczywiście artyści, którzy wiele lat malują jeden obraz. Widocznie potrzebują tyle czasu. Ja zdecydowanie potrzebuję mniej czasu, a czasami nawet jest tak, że muszę w miarę szybko obraz polakierować, czyli zawerniksować, po to, żeby nie korciło mnie, żeby mnie nie prowokował do dalszych poprawek, do dalszych przeróbek, bo czasami jest tak, że można po prostu coś zepsuć, jeżeli się za dużo poświęci czasu. Czasami jest już taki efekt osiągnięty, że lepiej już nic więcej nie dodawać, bo można tylko zrobić gorzej. No to już jest kwestia oczywiście indywidualna. Czasami jest tak, że nas korci, bardzo chcemy coś zrobić, ale lepiej jest tego nie robić. Więc moi drodzy, działajmy. Zobaczcie, zamalowujemy kolejne brzegi. Został nam chyba już tylko jeden, więc za chwilę skończę zamalowywanie brzegów tego obrazu. Pokażę Wam, jak wygląda namalowane dzisiaj miasto. I będziemy zaraz kończyć. Ja znowu przypominam, abyście malowali razem z nami w domach i przysyłali te obrazy, przywozili te obrazy do domu ze sztuką. O! Mam już zrobione te brzegi. Tutaj pamiętajcie o tym, żeby malować jednak te brzegi dokładnie, ponieważ one muszą być dobrze pokryte. Tam się nie może przebijać żaden kolor z wnętrza, ten biały, a jeżeli udało Wam się zrobić dużo zacieków w międzyczasie, to tym bardziej dobrze by było, żeby się nie pojawiały kolory tła. Zobaczcie, wygląda to w tej chwili w ten sposób. Mam nadzieję, że dobrze nas widać. Mnie i obraz oczywiście. I co? Odkładamy go do schnięcia, a my wrócimy do naszego miasta. Wracamy do naszego miasta. Miasto nam już przeschło, brzegi mamy wyschnięte, bardzo ładne, już nie brudzą. Zobaczcie, tak wygląda nasze miasto. Mam nadzieję, że dobrze je widać w kamerze. Tak jak mówiłem, można wprowadzać do niego wiele różnych elementów. Ja jeszcze się muszę nad tym bardzo poważnie zastanowić się, co jeszcze można tutaj zrobić, a może już takie zostanie, to się okaże. Na pewno, jeżeli już będzie zakończona praca, to trzeba ją zawerniksować, czyli pomalować specjalnym lakierem zabezpieczającym pracę. I teraz ważna uwaga, jeżeli kończymy już, to jest ważna uwaga, jeśli chodzi o te lakiery, o te werniksy. Są do wyboru trzy rodzaje. Jeden jest błyszczący, jeden jest satynowy, czyli półmatowy, półbłyszczący, a jeden jest zupełnie matowy. To od Was, artystów, zależy, jaki werniks użyjecie na swoich pracach. Są takie, które muszą bardzo dobrze błyszczeć. Są takie, które lepiej, żeby nie błyszczały. Są też takie, które idealnie się sprawdzają właśnie w tym półmatowym. Ale jest jedna rzecz, niezależnie od tego, który użyjecie ten werniks. Jeżeli chcecie zrobić dobre zdjęcie swoim obrazom, to zróbcie je przed zawerniksowaniem, bo jeśli użyjecie lakier błyszczący, to później będzie tak pięknie odbijał światło, że bardzo ciężko będzie Wam zrobić zdjęcie takiemu obrazowi. Także pamiętajcie o tym, myślcie o tym zawczasu, róbcie zdjęcia swoim pracom, róbcie też filmy, jak malujecie swoje prace, bo to jest zawsze bardzo fajne. Róbcie sobie też zdjęcia w trakcie pracy, będziecie mieli super pamiątki. Kochani, dziękuję Wam bardzo serdecznie za udział w kolejnym odcinku, kolejnym, czwartym i moim ostatnim odcinku malowania w Koneserze, w Domu ze Sztuką, w Centrum Praskim Koneser. Zachęcam Was do przynoszenia tutaj obrazów, do wspólnego malowania. Dziękuję Wam bardzo jeszcze raz i do zobaczenia!